Cześć wszystkim. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak ustawić podpory z innego materiału przy użyciu AMS lub AMS Lite w Bamboo Studio. Najlepiej do tego spisuje się PLA i PETG lub inne materiały, które się ze sobą nie wiążą. Na chwilę obecną mamy tutaj taki element z dwóch sześciokątów. On jest tutaj zaznaczony jako druk z PLA i zrobimy sobie podpory z PETG. Więc przechodzimy sobie do zakładki podpór, supports i tutaj dajemy generowanie podpór i zostawiamy w moim przypadku na zwykłych. Możemy sobie zrobić całe podpory z innego materiału. W tym momencie byśmy wybrali tutaj podpory oraz raft z PETG. Wtedy wygeneruje nam wszystkie podpory z innego materiału, tak? W tym momencie tak to wygląda, ale bardzo dużo czasu stracimy, ponieważ będzie po prostu zmieniać co warstwę. Więc najlepiej sprawdza się to w wypadku tylko łączeń. Więc ustawiamy sobie na łączeniach PETG i wtedy cały wydruk jest z PLA, a tylko i wyłącznie w miejscu łączenia jest PETG. Co sprawi, że podpory powinny same odpaść. I teraz tak, dalsza część ustawień. Z racji tego, że PETG i PLA się praktycznie nie łączą, możemy sobie spokojnie tutaj odległość między warstwami przy podporach dać na 0. Proszę bardzo. I proponuję również wypełnienie górnej warstwy zrobić na 0. Wtedy nie będzie ona dużo ładniejsza. OK, zmieniamy, czyli top interface spacing 0, top z distance, bottom z distance też na 0. OK, proszę bardzo. I tak to wygląda w tym momencie. Tutaj ten element, samo łączenie będzie tylko i wyłącznie z PETG, które powinno nam przygotować idealną warstwę między podporami a elementem. Bardzo ważną rzeczą jest, o którą ludzie zapominają, jest zwiększenie płukania, przepraszam. Czyli w tym momencie, gdzie AMS zmienia na PLA, na PETG, żeby broń Boże się tutaj nie dostało kawałki PETG. Dlaczego? Ponieważ ten element w tym miejscu, przez to, że nie będzie dobrze zmieniony, przepłukany, filament będzie osłabiony i nam po prostu pęknie. I nieważne, czy drukujemy z PETG i dajemy PLA, czy w drugą stronę, czy z TPU, zawsze tak jest. Jeżeli dobrze nie będzie wyczyszczona dysza ze starego filamentu, ten element będzie tutaj dużo słabszy. Więc musimy sobie wejść w opcję płukania, tak? Multiplier jest 1 i ja dla świętego spokoju, tych warstw jest naprawdę mało, daję zawsze 3. Tak, to jest praktycznie maksymalny. Możemy nawet tutaj 900 dać. To musicie sobie sami do tego dojść, jak to wygląda. Dzięki temu bardzo dużo materiału zostanie przepchane, co zniweluje prawdopodobieństwo pęknięcia w tych warstwach druku. Tak to wygląda. Więc sobie jeszcze przetniemy, bo pozmienialiśmy. O, proszę bardzo. A teraz pokażę Wam, jak był efekt końcowy ustawienia właśnie podpór w ten sposób przy dwóch materiałach. Tutaj widzicie, jak drukarka zmieniła materiał na PETG i drukuje po prostu tylko te warstwy łączące. Tutaj widać AMS Lite. Bardzo dobrze to widać. I teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda już na koniec druku. Druk wcześniej odkleiłem, bo był mocno się trzymał, ale możecie sobie zobaczyć. Proszę bardzo. Supporty praktycznie same odpadają. Warstwa łącząca z PETG w ogóle się nie trzyma PLA. Finish jest praktycznie idealny. Gdyby dodać jeszcze troszkę więcej warstw dolnych, nie byłoby też tych fal, prawda? Ale wcześniej nie było do osiągnięcia to możliwe przy zwykłych podporach. Teraz wydruk jest dużo łatwiejszy i nie musimy po prostu ani obrabiać tego druku, ani nic. Więc serdecznie polecam tą metodę, tylko trzeba zwrócić uwagę na ilość płukania, żeby nie wymieszać tych materiałów, bo osłabi to element. Dzięki śliczne za uwagę. Cześć.